Mistrzostwa miasta zostały podzielone na 5 części. Zarówno wśród 7, jak i 8-latków rozegrano właśnie tyle turniejów. Najlepszym szachistą został ten, kto uzbierał w klasyfikacji łącznej najwięcej punktów spośród 4 imprez. W młodszej grupie wygrał Mikołaj Nawrot, a kolejne miejsca na podium zajęli Franciszek Weiss i Damian Sosulski. W rywalizacji o rok starszych triumfował Wiktor Smyka przed Grzegorzem Kraszewskim i Cyprianem Ziółkowskim. Emocji nie brakowało również w turnieju Polonii Wrocław do lat 7. W tym wypadku cykl zawierał 4 spotkania, a wygrywał zawodnik z największą liczbą punktów z 3 turniejów. Najwięcej powodów do radości miał Kamil Gleń. Kolejne miejsca na podium zajęli natomiast Mikołaj Nawrot i Franciszek Weiss. W szachowych zmaganiach najmłodszego pokolenia wzięło udział kilkuset zawodników. Umiejętności wielu graczy jak na ten wiek są wręcz wybitne. Nie ma się jednak co dziwić, Polacy, w tym gro wrocławian, należą do czołowych szachistów świata właśnie w tych kategoriach wiekowych.